Licea. 16 września 1940. Śniadanie o 10. Mimo wszystko, postanowiliśmy jechać jutro dalej. Trzeba łapać pogodę wrześniową. Jedziemy przez Alpy. Nie kupiłem mapy górskiej, bo nie chcemy już z góry przerażać się ilością podejść. Poza tym kupiłem spirytusu do palenia. Może już być tak zimno, że trzeba będzie gotować w namiocie, a nie bawić się z ogniem wchowanego na chłodzie lub deszczu. Niestety sprzedano mi tylko pół litra, pomimo że użyłem przy tym wszystkich chwytów. Dymon charme, i irresistible. Całe przedpołudnie upłynęło nam na naprawach i praniu bielizny. W południe kąpiel naprzeciwko naszego hotelu. Znowu Upał. Po obiedzie poszedłem prasować nasze przeprane rzeczy do staruszki Rosjanki, która mieszkała w naszym hotelu w pokoiku obok pralni i zamieszkanie pierze i prasuje hotelową bieliznę. Dowiedziawszy się, że jestem Polakiem, zaczęła się żalić nad naszym losem i porównywać ich sytuację do naszej. Powiedziała mi, że przez długie lata mieszkała w Wilnie i okazało się oczywiście, że zna prawie całą rodzinę mojej matki. Przyjaźniła się szczególnie z jedną z kuzynek, okropną małpą. Ta staruszka Rosjanka wcale nie wspominała Rosji. Dla niej rodzinnym miastem zostało właśnie Wilno. Rozmawialiśmy jak starze znajomi, prasując, chodziłem po Wilnie. Reduta miała teatr na pochulance, wujcie Julek miał i seksa i co trzy tygodnie przychodził do nich komornik pieczętować mieszkanie za długi Reduty. Ja kochałem się najpierw w hali, a potem w bladej ali, do której zawsze po szkole dryblastowiański, do tego nazwiska został mi uraz. Starał się podejść i w końcu dostał ode mnie piórnikiem przez wyszerszeniały łeb. Miał na głowie takie łaty bez włosów. Była oto awantura, po której ojciec w domu wziął mnie na kolana i był bardzo dumny. Pamiętaj, że zawsze w takich wypadkach należy bronić kobiety, tylko nie piórnikiem. Mężczyzna robi to pięścią. A matka mówiła: Henryk, bój się Boga, ładnie ty go wychowujesz. Miałem wtedy osiem lat. Na wielkanoc kaczało się jajka. Hazard piekielny. Czytałem dzieci kapitana Granta i zaczynałem nie umieć ułamków. To mi już zostało. W ogóle nie lubię ułamków. Żadnych. Potem pojechaliśmy do Monte Carlo. Tym razem całe ubranie schowaliśmy do juków i ubraliśmy się dopiero przed miastem, na drodze. Z godnością przekroczyliśmy próg kasyna. Zanim zdążyłem rozglądnąć się po ludziach i przypatrzyć się grze, już podszedł do mnie Tadio ze smutną miną i powiedział, możemy spłynąć. Siajpki poszły. Nie chcieliśmy ryzykować więcej, bo jeżeli zapomniane sztony nie przyniosły szczęścia, to nie warto dyskutować na ten temat, jak mówił Tadzio. Wobec tego wyszliśmy do holu i rozpoczęliśmy grę w automatach. Coś w rodzaju rush in noir i per en per. Wrzuca się jednego franka, naciska dźwignię i czeka się. Zaczęło mi nawet dobrze iść, i ciągle wysypywały mi się do ręki jednofrankówki. Tadio za każdym razem walił w ten aparat pięścią na wszelki wypadek i zachowywał się niemożliwie. Na widok tak jawnego sprzyjania fortuny podeszła do nas stara łupa, wymalowana tak, że aż nogi ugięły się pode mną i rozpoczęła towarzyską rozmówkę z wyraźną chęcią przymówienia się do kilku franków. Było w tym coś tak wstrętnego, obleśnego i upokarzającego. Boże, jej Uśmiech, że Tadzio pogładził się z zakłopotaniem po włosach i nagle przyskoczył do niej, wyciągnął ręce i wrzasnął Zginij, przepadnij! Czy widzisz pański krzyż, a kysz? Psia krew, jędruś, spluń za siebie trzy razy! Skąd on zna to, a kysz? Obydwaj uciekliśmy. Chryste, panie, takie próchno, taki gruz! Szeptał Tadziu. To próchno sterczy pewnie pod kasynem cały dzień, wyżebruje po kilka franków i idzie potem próbować szczęścia w ruletkę. Żyje z żebraniny i z ruletki. Jej strój był uosobieniem fin de siècle. Od razu przypomniała mi się ta powieść Weissenhoffa o Rivierze. Nie pamiętam tytułu. Jakże daleko jesteśmy już od tych czasów i od tych powieści. Usiedliśmy w parku przed kasynem. Jest wspaniały, pełen egzotycznych roślin. Oranżeria pod gołym niebem. W kioskach z gazetami. Nie czytam. Sprzedają niezliczone ilości broszurek pod tytułem Pewny Sposób Wygrania w Ruletkę i inne tym podobne publikacje o jedynym systemie. Zaiste, głupota ludzka jest nieograniczona i bezbrzeżna jak wszechświat. To znaczy, łatwiej wyobrażą sobie granice wszechświata aniżeli głupoty. Umysł ludzki nie jest zdolny tego ogarnąć. Kamień filozoficzny, balsam jerozolimski w złoty manielej, i system ruletkowy, to niewinne próbki z tej dziedziny. Znacznie gorzej z ideologiami i religiami. Jedynymi i prawdziwymi. Widać to dzisiaj. Gdy byłem w zeszłym roku w jesieni w Mezier, prawie na linii frontu. Widziałem w mieście afisze pouczające o tym, jak należy gasić pożar. Początek był taki. Pewien emerytowany naczelnik Straży Pożarnej mawiał: w pierwszej minucie gasi się pożar szklanką wody, w drugiej minucie wiadrem wody, w trzeciej minucie toną wody, a potem robi się co można. Robimy co można. Takiego pożaru nie gasi się tak łatwo. Jedyna i prawdziwa ideologia zapruszyła ogień. Ideologia? Religia? Nie. Ten podział jest już przestarzały, tak samo jak cel uświęca środki. Ideologia jest dziś religią, religia ideologią, a ja staram się być w tym pierwszym chrześcijaninem. I zazdroszczę tym naprawdę pierwszym, bo czuję, że mimo wszystko trudno mi wykołatać ze siebie taką wiarę. Tam ci mieli dobrze, ho-ho. Świat cały walił się w gruzy, wszystko pękało, a oni szli naprzód, zapatrzenie w krzyż. Ten krzyż był dla nich laską, protezą, wszystkim. A teraz? Kto wie, czy nie rozpadamy się tak, jak rozpadał się Rzym na całego? Tylko co z tego wyniknie? Człowiek myśląc nad czymś dochodzi zwykle do punktu, w którym można choć z grubsza sprecyzować rezultat rozumowania. Tu absolutnie nic nie można sprecyzować. Coś się czuje, nawet aż za wiele, ale jest się jak ślepy od urodzenia, który rozpoznając laską kształt nie umie go określić. Właściwie boję się tych myśli. To dziwne, że dopiero teraz, może pod wpływem tego wszystkiego, przypominam sobie nagle dawno czytane książki, zaczynam rozumieć ich melodie, nie pamiętając już zupełnie tonów, odnajduję jakby użyteczność tego, co mnie nudziło, co uważałem za niepotrzebne, a do czego rodzice zmuszali mnie. Muzyka, języki, matka. Sprawność ciała, realizm i to, co po niemiecku nazywa się Handfertigkeit, to znaczy obróbka drzewa, metali i innych materiałów. Ojciec! Wykształcenie w ogóle, ojciec i matka razem. Wszystko to na łeb, na szyję pędzi mi w głowie do tego stopnia, że nie potrafię się opędzić. Gdy to pisze, przypomina mi się, że pierwsze lekcje strzelania do ruchomego celu rozpoczął ojciec od wygłoszenia wielkiej zasady – odkładaj poprawkę. Butelka huśtała się na sznurku, a ja odkładałem poprawkę i strzelałem. W kilka lat później – dobrze strzelałem już wtedy – tę samą zasadę powtórzył mi ojciec przy pierwszej dyskusji – odkładaj poprawkę. Było to znacznie trudniejsze niż przy strzelaniu. Chciałbym nauczyć się tego kiedyś naprawdę, ale jak u diabła myśleć w tym świecie z odkładaniem poprawki? Robi się co można i kwita. Zresztą ta butelka, jeżeli myślała, gdy do niej strzelałem, na pewno nie odkładała poprawki. Do nas strzelają powiedziałem to półgłosem do siebie bazgrząc w notatniku negatywy tade spojrzał na mnie z wyraźnym niepokojem pojechaliśmy do starego monte carlo gdyby istniały tego rodzaju muzea to stare monte carlo należałoby w jednym z nich umieścić po wyjeździe z miasta rozbieramy się wieczorny powiew od morza jest chłodny Światło jest miękkie i puszyste, spokojne. Całe wybrzeże przed pójściem spać ściera dzienną szminkę. Wzrok odpoczywa. Po kolacji siedzimy długo na promenadzie przy księżycu. Pomimo wszystko, już nas ciągnie dalej. Z zupełnie jednakowym apetytem jemy makaron i kilometry. Przed zaśnięciem winogrona i papierosy na balkonie, cisza tak zupełna, że słychać było uderzające o asfalt pestki.